Siemka, jestem Evil i witam was w nowej serii Zagrajmy z Evilem w Ghost Master. Mam na imię Sebastian, ale to gra, więc piszemy Evil Bad Day. Okej, więc po filmiku wstępnym możemy przejść do pierwszej lokacji, w której będziemy straszyć. ABC przerażania. Jest to poradnik, jak po kolei wszystko robić. Możesz już rozpocząć trening w terenie, młody władco strachów. Zabieramy cię do Częstego akademika Mulder przy Uniwersytecie w Grobowie. Choć w budynku jest w tej chwili tylko kilka studentek, przestraszenie ich wszystkich powinno być wystarczającym testem twoich umiejętności. Zanim ruszysz przerażać śmiertelników, musisz wybrać drużynę duchów. Jeśli 6 zakładek pozwala na dostęp do różnych klas przerażaczy, uszeregowanych zgodnie z rodzajem posiadanej przez nich mocy. Duszki będą zużywać twoje zasoby najwolniej, a zgrozy najszybciej. Jeśli wcześniej nie straszyłeś krewnych ani znajomych, doradzamy zapoznać się ze scenariuszem treningowym. No, nie chcę się. W Królestwie Śmiertelników, w którym przeprowadzisz wszystkie swoje nawiedzenia. Użyj tego, aby przemieszczać się między kondygnacjami. Możesz użyć strzałek w dół i w górę. Mogłem nie włączać tego oraz jednocześnie przytrzymując. Teraz będzie cały czas gadać. Jeśli chcę, to dusza, która nie zaznała spoczynku. Porozmawiamy z nią. Jak to się teraz włącza? Zignoruj ją na razie. Jeśli chcesz zignorować grę, dobra, przerwać nawiedzenie, to lista przerażaczy.
Teraz się tym nie zajmę. No. Jeśli chcesz zatrzymać grę albo przerwać nawiedzenie, kliknij na ikonie menu w dolnym lewym rogu ekranu. Dobra, nie chcę mi się tego wsuwać. Ustawienia, sterowanie, dźwięk. Teraz mogę wyłączyć ABC. Tak, włączymy to. Jest to w sumie niepotrzebne. Dźwięk, głośność głosu damy na 30, bo trochę słabo ją słychać mimo wszystko. Dobra, zwiąż. No to grałem kiedyś w tą grę, także to co pamiętam, to będę robił. Moce i... Oj, to nie ten... Nie chciałem pająka. Nie podgląd, rezerwa. Tego użyjemy. I on, żeby uwolnić... Właśnie, zobaczymy. Dobra, i ona jest chyba przywiązana do odkurzacza z tego powodu, iż wessało ją. Na każdych mapkach będą takie duchy, które będziemy mogli uwolnić. Tego możemy uwolnić używając mocy Bunt Maszyn. Zaraz zobaczycie, na czym to polega. No i teraz, gdy przyjęliśmy tego ducha, będzie on nam służył, a my możemy odwołać już tego i załóżmy dać pająka. Oj, no i zrezygnował. No dobra. No i znowu tu ktoś idzie. Ciężko jest tak ustawić duchy, żeby generalnie straszyły w dobrych pomieszczeniach. I skutecznie, co najważniejsze, moc telekineza. Zdąży, nie zdąży. Rezerwa, tutaj wyślemy pajączka. A jednak coś tam zrobił, ale niestety już tam nikogo nie było. Pająka, moce, atak roju, ciciubo. No dawaj ten atak roju. No, już widać, że coś na nich... Nie wiem, czy w ogóle na to zareagowali. Ona chyba trochę teraz pnącza. No, już widać jakiś efekt po niej. Syndia, bojec. Okej, i tutaj generalnie jest poziom strachu. Jeśli on dosięgnie czerwonego, po prostu ta dana osoba stąd ucieka. Widzę, że tutaj następna idzie. O, też się wystraszyła. Ale niezbyt. Gdzie jest ta Sylwia? Widok, ucieka. No jak się boi, no to postraszymy w tym czasie kogoś innego. Tego możemy... O, zabrać, zwiąż. Na pewno będzie tędy wracać. A to zwiąż. Do czego ciebie można? Ciebie można do zewnątrz przywiązać. Gdzie ta Sylwia? Tu jest. Jak będzie wracać, to możemy ją znowu wystraszyć. Moce. Grzmot. O, wystraszyła się po raz kolejny. Bu w tym czasie możesz przeciek zrobić. Robisz już coś. No to ładnie. Ładnie, że... starasz się coś samemu od siebie zrobić. Tak, tylko w tym czasie nie mogę zrobić nic innego. Ktoś ogląda telewizję? Nikt. O, już brzdęk jest. Zwiąż. Tu są emocje, bo generalnie to jest dywan. Nie wiem dlaczego, każdy może się do czegoś, do innego przekaźnika mocy przywiązywać. Tornado. Oj, nie mam tyle punktów plazmy, więc sprawdzenie nastroju. O, widać, ona się boi pająków, czyli kolejny pająk powinien na nią dobrze wpłynąć. No, boi się, tak, o to chodzi, zwiąż. Oj, znowu cieknie przed dom i znowu moc. Zrobimy tutaj może mgłę, ale to później. Dobra, tego możemy do rezerwy. Rezerwa, przecieki nam są niepotrzebne. Pnączam. No, pnącza się przydadzą. Nie wiem, co to jest epitafium, ale... Trudno?
Załapię. Załapała. Jak tu już po kolei? No już niektóre osoby zaczynają się powoli bać. Ale to jeszcze nie jest chyba wszystko, co możemy osiągnąć. Ta osoba już jest dosyć przestraszona. Weźmiemy tutaj mu i pobawimy się w ciuciu babkę. Oj, uciekła. No nic. Gdzie teraz idzie? No, czyli na pewno będzie przychodzić po raz kolejny. Tutaj możemy coś zrobić? Nie. Oj. No, już przestraszył ją. Dobrze, że one działają w miarę samemu. Nie muszę się zbytnio przejmować, że czegoś nie zrobi. Tego odwołamy do rezerwy. Rezerwa. Co ty tu robisz? Mgłę. Moc. Grzmot. Nie. Pieśń syreny. Nie. Mgła. No dobra, odwołamy ją też do rezerwy. No i ten. W sumie dlaczego nie. Zwiążemy buł tutaj. Aktualnie ktoś tu jest, więc... O, już sam działa. No, czyli jest dobrze. Zwiąż, do czego można cię tutaj... Tak, można. Moc. Awaria. O, już ją trochę coś... Iskra. Oj, no. Pajączek. Tutaj jest najwięcej osób, więc moc. Ciociu babka. O, tutaj już powoli działają na nich w miarę. Spada im poziom. Nie wiem, co to jest TW, ale mniejsza z tym. Ta gra jest generalnie, grałem w to jak nie wiem ile miałem, 12-13 lat, coś takiego. I bardzo mi się gra podobała, aczkolwiek nigdy jej nie przeszedłem. Stawałem zazwyczaj na szpitalu i tam się kończyła moja gra. Ale może teraz z wami nagrywając uda mi się to... uda mi się to zrobić. Co by tu rozkazać? Atak Roju. Oj, już nie zdążył. A nie, zdążył. Oj, boi się, boi. Chyba już ucieka. I to chyba będzie pierwsza osoba, która opuści. Opuści ten akademik. Tak. Zaraz się tu X powinien pojawić. Agnieszka Pechliwa. Co by tu można zrobić tobie? Tobie na razie nie można zrobić nic. Ale generalnie ludzie się już boją. Zwiąż. Moc telekineza. Coś tu jest do podnoszenia. Są przedmioty. Już się wystraszyła, widać to. Moc. O. Ta nawet zemdlała. Nieźle. No i to już chyba, to jest pierwsza osoba, która ucieka. O nie, druga. A jedna śpi nawet. Ojej, trzeba by ją tu jakoś obudzić. Nie mam pomysłu jak. Tego odwołamy. Ciebie też do rezerwy. Sen, widok, yeah. Co by jej tu szło? Nie mam pomysłu. Ciebie też odwołamy. Niepotrzebnie marnujesz punkty. O, już się obudziła, jak ładnie. Miejmy nadzieję, że tu pójdzie. Brzdęk łańcuchów. Ona już też ucieka. Także jest dobrze. Pająk tutaj. Moc. Ciociu babka. Zrób coś. No, jest. Niewiele jej brakuje, żeby wymiękła. Ale jeszcze trochę. Moc. Nie. To nie jest dobre. O, czyżby nagrywa. Czy to jest dobry pomysł, żeby to nagrała? Rezerwa i do pokoju. W którym pokoju ona może to spróbować nagrać? Nie wiem, ale... Jeśli dam to tutaj, to może jej się odechce. To jest ten sam pokój, miejmy nadzieję. Atak Roju na niej. Nie będziesz mi tu niczego nagrywać. No, bój się, bój. Niewiele ci już brakuje. Zwiąż i teraz chyba pójdziesz tutaj. Nie tutaj. Aj, zwiąż. Idź to. Rezerwa. No kurde. Moc. Telekineza. Znowu nie zdążę.
Więc olejmy to. Zwiąż do łazienki. Moc telekineza. Znowu nie udało mi się. No nic, trudno. Pnącza, zabierzmy to. I zejdźmy na poziom niżej, gdzie ludzie tutaj sobie już spokojnie biegają. Moc grzmot. Dobra, tutaj co jeszcze jest? Pająk. No, wyjdź, wyjdź. Idźcie babka na nim. Zostały 3 osoby. No, czyli ładnie. Nie wiem, ile będą trwać odcinki. Nie wiem, czy je będę dzielił na części, czy po prostu wrzucał. To pewnie będzie zależeć od... zależeć od wielkości filmu, brzdęk łańcucha. Ale tak raczej będą chyba w części po 10-15 minut. Cicie babka? Brak łańcucha. Nie, coś tam pisało, nie doczytałem. Ona się zbytnio nie boi. To dziwne. Ale to jeszcze jak tutaj postawimy syrenę. No, na razie sobie odpoczywa. Zobaczmy, gdzie jest ktoś inny. O, właśnie schodził. To może pajączka zwiążemy. Moc. Co byś ty tu mógł zrobić? Atak roju chyba. Zrób atak. No i chyba już wymięknie. Miejmy nadzieję. Tak. Została jedna osoba. Więc odwołamy tego i tego. Przejdziemy do niego. Ty sobie tutaj biegasz. Jak sobie biegasz, to zwiążemy jednego ducha i drugiego tutaj. Ty jesteś teraz. Moce. Oj, nie zdążę. Moce. Telekineza. Już nie obejmę. Zwiąż tutaj. Coś jest elektrycznego. Niestety nie ma. O, może to zauważy. Nie. Ale wytrwała, nie? Trzeba przyznać. Rezerwa. Zwiąż. Gdzie ona jest? Schodzi na dół. Moc. Brzęk łańcucha. A ty strach. I chyba ona też już wymiechnie. Miejmy nadzieję. Albo i nie. Byle co i leży. Cicie babka. Tak. Okej. I to chyba by było na tyle. Z tych wszystkich tutaj. Z tych wszystkich przeciwników. No, ich sukces. Ile dostaniemy plazma punktów? Nie wiem, czy to się liczy. 68, plazma złota. No nic, może 136. No, czyli jest generalnie dobry. Ucieczki, wszyscy obłędy, omdlenia, jeden jest. Wrzaski 63. Wstrząsy psychiczne 12, no, wystraszenia 54. Odesłani przerażacze nic nam nie zabrali. Okej. Jakiś czas do lepszego stopnia 10, nasz czas 13. No, mogło być lepiej, ale nie jest aż tak źle. Tak, i seans uduchowiony. Seans i zło, zło puka tylko raz. Czyli jedno z tych wybierzemy w następnym odcinku. A to jest chyba tyle, co w dzisiejszym odcinku miałem dla was. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania. Trzymajcie się, cześć!